Cześć Szymon, jest z nami Szymon Chwalisz, artysta, artysta, który no, za tobą stoi twoja praca i tych prac będzie za chwilę tutaj dużo więcej. Chcieliśmy usłyszeć parę słów od ciebie. Prace robią gigantyczne wrażenie i dużo większe wrażenie robi struktura tego wszystkiego, gdy się to widzi fizycznie, niż gdy się ogląda zdjęcie. Będzie można zobaczyć twoje prace. Ta nieszczęśliwie od razu została sprzedana. Klient... Nieszczęśliwie dla galerii, dla mnie bardzo szczęśliwie. Dzisiaj, dzisiaj ją odbiera. Tak, ta praca idzie do Stanów. Opowiedz coś o tej pracy może opowiedz właśnie. Co ona przedstawia i co cię tutaj zainspirowało do stworzenia jej? Tytuł tego obrazu to jest All Faces of Racism, czyli wszystkie twarze rasizmu. I przyznam szczerze, że te protesty w Stanach, które wtedy były związane z segregacją rasową, nazwijmy to, jakoś takim sygnałem inspiracji tego obrazu. I pomyślałem, że właśnie chcę zawrzeć emocje w tych kilku twarzach, takie w detalu, że tak powiem, bo tutaj myślę, że oczy bardzo dużo mówią, no i te kolory skóry też jakoś tutaj grają tak symbolicznie dość mocno. I to chyba jakby było tutaj najważniejsze w tej pracy. Zresztą ja w większości swoich obrazów bardzo mocno staram się przemycać metaforę. Nie wyobrażam sobie takiego malarstwa, które nic nie mówi. To musi być trochę literatura. To więc fajnie się czyta ten obraz, bo trzeba się po prostu pochylić nad nim i różnych wielu niuansów można się dopatrzeć. I w ogóle twoja twórczość opiera się na właśnie mniej więcej takim sposobie przeżywania tego, co się widzi, czyli takim, no, trzeba się zastanowić i pomyśleć i za każdym razem można coś tam innego dostrzec. Zresztą to chyba na tym polega w ogóle. Każdy ma inny patent na to. Ja mam malarstwo przedstawiające, tak to się podobno nazywa. No i tak jak ci wspomniałem, no, ja to traktuję jak literaturę, więc zawsze miałem taki pomysł na siebie, na swoje malowanie, żeby te moje obrazy wywierały jakieś emocje. Generalnie bez znaczenia jakie. Ktoś może płakać, ktoś się może cieszyć, ktoś może być obrażony, ktoś może być szczęśliwy. Dla mnie jest to bez znaczenia. Najważniejsze, żeby te emocje jakieś były. No bo skoro tych emocji nie ma, to wydaje mi się, że obraz jest miałki, miękki i niepotrzebny. Tak do tego podchodzę. Powiedz, gdzie tworzysz, to znaczy, gdzie jest twoja pracownia? Może przejdźmy się po twojej pracowni przy okazji tej rozmowy. Spróbujemy. Moja pracownia mieści się w Ostrzeszowie, to jest południowa Wielkopolska. Tworzę w takim bardzo starym domu, to też ma swój klimat. Ale kiedyś myślałem, że pracownia to powinna być coś na zasadzie takiego małego kościołu, takiej Mekki, która jest wyalienowana, totalnie zamknięta, a od pewnego czasu stwierdzam, że w sumie mogę tworzyć wszędzie. Nie ma to dla mnie jakiegoś specjalnie znaczenia, jeśli mam sztalugę, która jest moja i jakoś tak, no taki element swój plus swoje farby, swoje pędzle, ulubione nazwijmy to, to w zasadzie nie ma znaczenia, czy będę tworzył w Ostrzeszowie, w Warszawie, w Nowym Jorku. Nie mam z tym problemu. No, teraz też dużo projektuję i często rysuję na tablecie, więc ten tablet zabieram ze sobą też w podróż i czasami w hotelach właśnie gdzieś w różnych częściach Polski te projekty powstają. Także nie jestem jakoś też specjalnie mocno przywiązany do pracowni. Mm-hmm. Może to dziwne jest, no bo wielu malarzy ma tak, że jednak to jak sakrum traktuje to swoje miejsce na ziemi, to pracownia. Ja nie, ja bym mógł mieć kilka pracowni, w każdej myślę podobnie się odnajdywał. Czyli jesteś multimedialny, nowoczesny i jesteś nowoczesny, współczesny. Ja myślę, że jestem uniwersalny, znaczy uniwersalny w takim znaczeniu warsztatowym nie stwarzam sobie dodatkowych problemów. Problem może być malarski, może być jakiś formalny, natomiast taki organizacyjny, logistyczny to już nie są problemy. Mm-hmm.
To fajnie słyszeć. Nowoczesne podejście. Nowoczesne podejście. I to bardzo fajne i bardzo dobre, że też jakby to jest dostrzegane i to też Cię wyróżnia, prawda? Bo to również widać w Twojej, właśnie w Twoich dziełach. Ja mam wrażenie troszkę, że jestem takim outsiderem artystycznym i że się nawet czasami nie dogaduję z innymi malarzami, bo niektórzy myślą jeszcze tak troszkę... Bo ty jesteś trochę takim rockmanem, nie? Takim rockowym malarzem. coś w tym jest, ale... A to nawiążmy do tego rockowego malowania. Nawet widać trochę. Malowania, bo jest gitara na aukcji. No, być może tak. Jak ktoś ogląda ten materiał, to już tej aukcji nie ma, już ta gitara została sprzedana. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, jaka kwota jest wylicytowana? 49 100 zł. 49 100 zł na aukcji w Ośku na Allegro. No to już jest sukces duży i zobaczymy, jak się skończy licytacja, bo jeszcze tydzień czasu ma trwać. Tak. Te gitary od 9 lat robisz i to są gitary, znaczy tworzysz grafiki na te gitary, to są gitary elektryczne, tak. Na które kładziesz jakąś techniką grafikę swojego pomysłu. Na tej grafice są, z tego co widziałem na Twoich gitarach, jakieś historie opowiedziane tak trochę malarsko, jak to robisz na obrazach, ale też są postaci zawsze na tych gitarach, przynajmniej dla Wośku. Tak. I w tym roku było to 5 osób, które grały na poprzedniej edycji Poland Rock Festiwalu, tak? Tak, no albo byli gośćmi. Albo byli gośćmi, tak. Pięknych. No to jest taki miks troszkę, nie? I może znowu wykraczam poza jakieś tam ramy, jakiś kanon malarstwa, no bo jest to przedmiot taki codzienny, nazwijmy to, gitara pomalowana. Nie jest to standardowe płótno. Ale wydaje mi się, że to robię już to tyle lat i wydaje mi się, że na tyle jakoś ambitnie podchodzę do tych projektów, że to też gdzieś przemycam właśnie ten taki walor tego mojego malarstwa sztalugowego na te gitary. No najlepszym tego dowodem jest to, że Slash kupił od siebie gitarę, tak? Ze Slashem wspólnie zrobiliśmy gitarę i jego gitarę, którą przekazaliśmy na aukcję Woźb, ale chyba pan Rafał Rybiński się nie obrazi, jak tutaj zdradzę, że właśnie pan Rafał licytował moją gitarę. To też dla mnie ogromna nobilitacja, że taka postać i mój idol malarski jakoś docenił tą moją twórczość. Także... I w rezultacie do Slasha trafił twój obraz, tak? Jakby coś, tak. Ta historia się tak zakończyła. Tak, historia się zakończyła tak, że Slash w końcu powiedział, że ja robiłem najpierw tą gitarę, robiliśmy wspólnie, później robiłem jeszcze jakiś projekt dla fanklubu Guns N' Roses tutaj w Polsce, Slash tam też oczywiście otrzymał te wszystkie rzeczy, które były projektowane przeze mnie. No i stwierdził, że w końcu musi coś Falisza zamówić. No i wyszedłem naprzeciw i stworzyłem obraz taki też, który wiedziałem, że Slashowi gdzieś tam się spodoba, bo Slash dość mocno wspiera inicjatywy związane z ochroną zwierząt i zrobiłem takiego słonia, który wychodzi z case'a od jego gitary w cylindrze tym charakterystycznym, także jak zobaczył, to od razu było wow, obraz był spakowany do skrzyni i już leciał do Los Angeles, do niego do domu. Pięknie. Także no piękna historia. Ale znowu też taka popkulturowa troszkę i trochę taka wychodząca poza te ramy standardowych, że tak powiem, historii malarzy, nie? No, troszkę się nie wpisuje w to wszystko, ale może dobrze. No może to jest jakiś nowy. Na pewno dobrze. Na pewno dobrze, oczywiście na pewno dobrze, bo wszystko działa dobrze. Powiedz, jesteś związany tam z właśnie Ostrzeszowym i z tamtym regionem. Tam się urodziłeś, tam tak, gdzie studiowałeś, jakie twoje losy były, że tak powiem, dalsze? I od kiedy zacząłeś malować, bo to też ciekawe jest. Malowałem od dzieciaka i to ciężko mi znaleźć taki punkt zwrotny, nazwijmy to, mojej kariery, że powiedziałem wtedy, że spadły na jakieś gromy z nieba na mnie i wtedy zacząłem malować. To raczej taki był proces, ale myślę, że gdzieś w liceum postanowiłem, czy tam przed liceum jeszcze, byłem akurat tym elementem, który kończył gimnazjum jeszcze, więc tutaj na tym etapie myślę, że już wiedziałem, że chcę iść do szkoły artystycznej. Byłem na jakichś dniach otwartych ASP w Poznaniu, w Krakowie, ale jakoś mi ta atmosfera nie odpowiadała. Może tak trafiłem po prostu i zdecydowałem, że pójdę na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Akurat to była filia w Kaliszu i tam studiowałem malarstwo. Profesorowie byli świetni, bo byli to profesorowie z ASP z Łodzi, między innymi profesor Chrycek, u którego robiłem dyplom.
No i naprawdę dało mi to bardzo, bardzo dużo i myślę, że to był taki punkt zwrotny pod kątem technologii, techniki, warsztatu, bo poznałem naprawdę mnóstwo rzeczy, które pewnie bym się dowiadywał bardzo długo, albo pewnie bym się nigdy nie dowiedział, gdybym tego szukał sam. Miałem propozycję zostania na uczelni jako asystent profesora, ale jakoś tak mnie ciągnęło do wyważania nowych furtek i no i chyba dobrze mi to wyszło, tak myślę teraz z tej perspektywy, chociaż była pokusa, bo ta praca na uczelni też jest bardzo kreatywna i rozwojowa. No też się ma do czynienia dużo z nowymi twarzami, nowymi głowami artystycznymi. I fajnie jak widzisz, jak rodzą się takie naprawdę talenty, chociaż też jak te talenty upadają, nie? Bo to jest trudny zawód. Ja to traktuję z jednej strony, wiadomo, jako bardzo emocjonalną warstwę sztuki w moim życiu. Natomiast jako zawód trzeba się mierzyć z wieloma przeciwnościami różnymi. No i myślę, że potrzeba dużo odwagi, żeby to traktować jako zawód taki na co dzień. Wiem, że tych malarzy, takich artystów jak ja nie ma wielu, którzy żyją tylko z tego. No to jest w pewnym rodzaju jakaś ekstrawagancja, tak mi się wydaje. No ale fajnie, że poszukujesz też różnych, że tak powiem, sposobów na wyrażanie siebie artystyczne i oprócz tego, o czym wspomniałeś, czyli gitary, obrazy przede wszystkim, ale na przykład również kaski, które tworzysz, grafiki na kaski motocyklowe. Tak. To też są rzeczy, które no, są inne. Ale równie ciekawie do tego podchodzisz. No a takim ostatnim elementem, który jest interesujący, to są okładki do płyt, bo to też jest fajny wątek. I może o tym coś opowiesz. Dla kogo robiłeś okładkę do płyty? Z tymi okładkami do płyt jest o tyle problem, znaczy mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni, bo znasz jakiegoś artystę, który robił okładki płyt? Bo ja znam, tak w cudzysłowie, tylko Andy'ego Warhola. Znam, wiesz co, teraz taką artystkę, której może niewiele osób zna, ale faktycznie dziewczyna maluje dla pewnego twórcy z Hollywood znanych ścieżek filmowych, ale faktycznie no, ciężko sobie wyobrazić. Ciężko znaleźć takie nazwiska, które ci od razu wpadają do głowy. Tak. A ten gość robi okładki płyt, ten gość robi plakaty. Tak. Więc to jest taka sztuka trochę, której nazwijmy to sławy ci nie przyniesie za bardzo. Chociaż jest to ciekawa forma, no bo trzeba jakiś też symbolizm, myślę, wyrazić i ja zawsze do okładek podchodzę w ten sposób, że jak stoją na półce w sklepie muzycznym, no to żeby ta moja waliła po oczach. No tak. Bo to musi tak działać. Robiłem okładkę płyty m.in. Urszuli, robiłem Bigcycą kilka okładek i nawet jedna była taka bardzo rozbudowana, bo robiłem wtedy grę planszową, która była w środku i tak dalej. Wszystkie postaci rysowałem, malowałem w sumie. No i zespoły rockowe to taki też target, który często się zgłasza do mnie po te okładki. Pull the Wire, wokalista Cabanosa, no kilka tych okładek gdzieś powstało. Teraz robiłem Liberowi akurat, dla Sylwii Grzeszczak też robiłem kilka rzeczy, bo no, gdzieś to tam powstaje. Teraz Pawła Małaszyńskiego jeszcze kończę okładkę nowej płyty Conscious, także... Ale no to tak jak mówię, no mało kto o tym wie, że ja to robię. To wszystko będzie można zobaczyć tutaj, przynajmniej znaczy część z tych rzeczy oczywiście, tak? Ale malarstwo, gitary, kilka kasków. No tak jak wspomniałeś o tych kaskach, ja to też traktuję jako malarstwo, nie? Bo to często jest tak bardzo mocno rozgraniczane, że malarz kasków, malarz gitar, malarz... Nie, to jest wszystko malarstwo, tylko narzędzia się różnią, bo... No, kaski, motocykle i gitary maluję techniką aerografu, więc kompletnie inna jakby technologicznie rzecz od pędzla, natomiast no, zasady są takie same, światło się nie zmienia, cienie się nie zmieniają, mieszanie kolorów jest bardzo podobne, więc ja tego nie dzielę na dziedziny sztuki, tylko wszystko wrzucam do jednego worka jako malarstwo. Masz różne po prostu sztalugi. Mam różne płótna, różne sztalugi dosłownie i absolutnie nie traktuję tego, że to są jakieś kompletnie oddzielne
dziedzinę, choć ludzie no, często, wiadomo, no, szufladkują gdzieś i przyklejają łatki, ale ja się nie bronię przed tym, no bo to tak jest. Często ludzie mówią, że maluję jak Beksiński. Kiedyś się wkurzałem, teraz mi to schlebia. Ale to tak jest, no często porównujemy. Ja się cieszę, że generalnie społeczeństwo wie, kto to był Zdzisław Beksiński, bo to już jest jakiś walor edukacyjny na plus. Także miejmy nadzieję, że kiedyś będą mówili, że maluje ktoś jak Chwalisz. No to będzie dla mnie największy chyba komplement. Tego ci życzę. A jeszcze chciałbym się dowiedzieć i myślę, że wszyscy chcieliby się dowiedzieć, jaki jesteś tak w życiu prywatnym. Nie wiem, sam, kota, co robisz oprócz malowania, jakiej muzyki słuchasz? Muzyki słucham ostatnio bardzo różnej i to dosłownie różnej, bo od, nie wiem, począwszy od Wagnera, Rachmaninowa, skończywszy na Rodzie Stewardzie. To jest rozstrzał ogromny i to zależy od tego po prostu, co chyba potrzebne mi jest w danej chwili, choć często się zdarza tak, że potrafię 6 godzin malować w ciszy. Może to dziwne, może nie, to bardzo różnie działa. Często słucham audiobooków. Ludzie mówią, że nie potrafią czegoś robić i się skupiać na kilku rzeczach. Ja ostatnio właśnie słuchałem audiobooków, bo trochę się wkurzam, że nie mam czasu na czytanie książek. Także staram się to sobie jakoś tak gospodarować czas najciaśniej, jak się tylko da. Mam psa, pytałeś, labradora z ADHD, więc może to jakoś gdzieś po właścicielu. Wiesz, no ja mam strasznie dużo zajęć tak generalnie, bo tak jak wspominałeś, tych aktywności mam kilka różnych i to w sumie zajmuje tak dużo czasu, że ja nie pamiętam, kiedy miałem niedzielę wolną. Nie potrafię sobie przypomnieć. Znaczy, to umówmy się, w takich zawodach w niedzielę możesz sobie zrobić w środę, ale jest ciężko. Znaczy, to na własne życzenie też można tak powiedzieć, no bo gdybym chciał, to bym pewnie sobie to zagospodarował, ale jakoś tak mam, że wpadają te pomysły i chcę je od razu realizować i nie czekać, żeby się to gdzieś nie rozpłynęło, więc... No, też to nie jest to też taka typowa praca, tak? Bo to jest jakby, wiesz, powiązanie pasji z pracą jednocześnie i to ciężko nazwać pracą w tym momencie. No to takie wyświechtane powiedzenie, nie? Że jak masz pasję, to nie pracujesz ani tak. To z jednej strony ja wolę raczej to powiedzenie Picassa, że gdy przychodzi wena, to zostaje mnie przy pracy. To nie ma czegoś takiego jak wena, tylko po prostu tworzysz i raz coś wychodzi dobrze, raz troszkę gorzej. No wiesz, kurczę, no nawet Frank Sinatra nie pisał każdego utworu, że to był hit. No, zawsze są większe hity i mniejsze hity. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, ale trzeba też tworzyć. No. Oglądałem wywiad z panem Fochtem tutaj, który przeprowadziłeś, i on taką fajną rzecz powiedział, że nie zna malarza, artysty, który by nie był pracoholikiem, dobrego malarza. I to jest takie fajne stwierdzenie. A wiem, widzę, że mnóstwo ludzi też tak podchodzi do tego troszkę, że to gdzieś spadnie z nieba. No bo widzimy efekt, tak? Widzimy efekt, że mój obraz jest u Slasha, widzimy efekt, że pomalowałem mu gitarę, ale nikt nie widzi tej drogi, tej takiej codziennej, mrówczej roboty, że nie śpię do 13, tylko trzeba wstać o 8 rano i siedzieć do wieczora i coś robić codziennie, żeby to przynosiło jakieś efekty. Ale satysfakcja jest duża. I te uśmiechy ludzi, i reakcje ludzi, no i te rzeczy charytatywne, które robię, no to już w ogóle nie byłbym w stanie 50 tysięcy wrzucić do puszki w ośku, a moją pracą mogę to zrobić, także chyba mam trochę szczęścia. Fajnie, że to tak wygląda i fajnie, że też cieszysz się wszystkim, co robisz. Ja bym chciał jeszcze zarażać tym. No właśnie, ale twoje prace są tego, wiesz, tutaj dobrym wyzwalaczem, także zapraszamy wszystkich serdecznie. Możesz powiedzieć teraz, na kiedy i... Przede wszystkim zapraszam na moje media społecznościowe, bo to jest bardzo ważny element, który łączy. Powiem ci, że tego mi troszkę, znaczy tego trochę zazdroszczę muzykom, a może tak. Że oni mają taki fajny kontakt i od razu jest ten feedback od ludzi, że jak reagują na ich twórczość. Natomiast ja tak trochę właśnie przez szybkę maluję w pracowni, te obrazy gdzieś się pojawiają, ale nie widzę tych emocji, więc właśnie
tego typu inicjatywy jak wystawy są dla mnie coraz bardziej cenne. Więc no, myślę, że bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na 20 lutego. 19. Na 19, przepraszam, tutaj do Galerii Labiskin na Plac Trzech Krzyży, żeby no, poobserwować z tymi moimi pracami na żywo. No i ze mną. To też chyba będzie z tobą i z fajnym performance'em ogólnie, więc tak. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość prezentować twoje prace. No i super, widzimy się 19.